Luni, zderzako Luni. Cześć, Turnest! Dzisiaj do gry weszła kolejna aktualizacja, która ważyła nieco ponad 1 GB u mnie na PC. W tym filmiku rzucimy okiem na nowe skiny, tryby i najważniejsze zmiany w rozgrywce. Zacznijmy od nowej misji. Dzisiaj lub jutro o 16:00 powinna zostać aktywowana nowa misja. To nowy zestaw wyzwań szturmu na agencję. Słuchajcie uważnie, za wykonanie ich otrzymamy za darmo obustronny topór jako zbierak, ciemne malowanie oraz lotnie od rzutowca mroku. Niezły zestaw jak na kilka prostych wyzwań. Są one bardzo jasne i proste. Pierwsze z nich to wyląduj w agencji. Nic dodać, nic ująć. Drugie wyzwanie, przetrwaj kręgi burzy, trzeba wykonać po prostu grając. Jedno zamknięcie strefy to jeden przetrwany krąg burzy. Zamknięte skrzynki frakcji to skrzynki ze skanerami ID. Otwiera się je w przybraniu albo pomagierem. Włazy w agencji znajdują się pod wodą wokół agencji, a pomagierzy to pomagierzy. Znajdują się na każdej strzeżonej miejscówce. To tyle o misji. Jak już mówiłem, może być w tym tygodniu, ale też może być za tydzień. Dalej, w lobby wyłączono animowaną mimikę postaci. Podczas mówienia nasza postać już nie rusza ustami tak jak kiedyś. Zmieniono ekran wyboru trybów. Został bardzo uproszczony. Przerobiono też ekran zgłaszania. Do wyboru jest o wiele więcej dokładniejszych powodów zgłoszenia. Podczas obserwowania i czekania na nową grę można teraz podejrzeć sklep i nawet otworzyć szafkę. I to wszystko bez wracania do lobby. Nie wprowadzono zbyt wielu zmian w samej rozgrywce. Zaszła jednak jedna bardzo ważna zmiana. W grze aktywowano wskaźnik zagrożenia na kompasie. Działa on w ten sposób, że każdy wrogi strzał jest na chwilkę zaznaczony czerwonym rąbem na wskaźniku kierunków świata. Nie, to nie jest WH. Zaznaczane są tylko dźwięki, które słyszymy. Każdy przeciwnik ma swój oddzielny znacznik. Jeśli strzeli, a następnie zrobi kilka kroków w bok, to jego znacznik zostanie w miejscu. Ale jeśli strzeli jeszcze raz z nowej pozycji, to jego znacznik się zresetuje. Znacznik nie podąża za graczem, a jedynie za dźwiękiem wystrzału. Znacznik nie bierze pod uwagę kroków, budowania, granatów, leczenia czy emotek. Tylko i wyłącznie bronie palne oraz zbieraki są zaznaczane. Co ciekawe, ta funkcja pojawiła się już w grze kilka tygodni temu, ale została szybko wyłączona. Nie wiadomo, czy to znowu pomyłka, więc no, może zniknąć. Poza tym Epic Games dzisiaj o 4:00 rano w liście do twórców dali znać, że mają pewne plany co do aim assista na PC-tach. Na pewno, wiele razy. Słyszeliście o tym, że wspomaganie celowania na PC-tach jest bardzo potężne i daje przeogromną przewagę graczom na kontrolerach, którzy mają dobre komputery. Oto, co napisali twórcy gry. Poprawki, dostrojanie i badanie kontrolera trwają. Mamy kilka zmian w zanadrzu, ale nie chcemy ich wprowadzać tuż przed finałami FNCS Invitational. No, czyli na razie nic, ale niedługo prawdopodobnie w nowym sezonie zajdą zmiany w tym temacie. Pamiętajcie, że to nie dotyczy graczy na konsolach, a tylko graczy na PC-tach, którzy grają na padach. Tryby okresowe. Dzisiaj do gry wejdzie nowy tryb pod nazwą Operacja Infiltracja. Jak sama nazwa wskazuje, to będzie nowa operacja, gdzie będzie można używać technologii mroku lub ducha. W tym trybie walczą między sobą dwie ekipy. Jedna broni walizki, a druga musi tą walizkę skraść, a następnie zanieść do wyznaczonego punktu. W trybie imprezy za to dodano przysysaki oraz plecaki odrzutowe. Te gadżety bardzo ułatwiają poruszanie się po wyspie. Twórcy gry dali też znać, że niektóre atrakcje zostały udoskonalone. Do trybu kreatywnego za to dodano przeróżne obiekty powiązane z wydarzeniem Final Showdown z 9. sezonu, kiedy to wielki robot miś zawalczył z jednookim potworem. Teraz poprawki błędów. Twórcom gry udało się naprawić problemy powiązane z dwoma przedmiotami. Zbierak szturmowca z Gwiezdnych Wojen został odblokowany. Kilka dni temu został wyłączony, ponieważ gracze używający tego zbieraka nie wydawali z siebie dźwięków biegania. W trybach turniejowych, czyli np. na arenie, odblokowano lotnię smokorożca. Tak jak obiecano, zmieniono animację tej lotni. Zobaczcie sami, jak ona porównuje się ze starą animacją. Nowa animacja wprowadza naszą postać w o wiele mniej niepotrzebnych ruchów, co ułatwia trafienie gracza korzystającego z tej lotni. Wcześniej nasza postać od razu łapała się za siadło, a teraz spokojnie czeka, aż smokorożec przyleci na swoje miejsce. To nie taka zła zmiana. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Z powodu tej zmiany każdy, kto tą lotnię kupił, może ją zwrócić do 19 czerwca. Opcja zwrotu powinna pojawić się tutaj, na ekranie żądania zwrotu. Ale gdy ten filmik nagrywałem, dalej nie było tej opcji. W przypiętym komentarzu dam wam znać, gdy w końcu będzie można ją zwrócić. W temacie skinów to w tym tygodniu mnóstwo skinów otrzymało nowe style. Skiny z zestawu Noir mają teraz style przypominające komiksowe kryminały Noir. Siorbane legendy za to miał teraz opcję wyboru stylu ze zwykłą głową lub napęczniałą głową. Wcześniej to, czy ich głowa była w kształcie balonu, było zależne od ich reaktywności. Im więcej punktów osłony, tym okrąglejsza głowa. Od dzisiaj wybór należy do nas. Skin Bachi doczekał się stylu zbuntowanego agenta. Kruk Deadpool oraz pani Misia Deadpool nie mają nowych stylów, ale mają nowe plecaki. Kruk ma teraz klatkę z piórami, a pani Misia czerwoną kokardkę. Co ciekawe, nowy styl otrzymała też Recon Expert. Można jej teraz zdjąć kubeł z głowy. Dla tych, co nie wiedzą, to Recon Expert jest mega rzadkim skinem, który ostatni raz w sklepie pojawił się 921 dni temu. Fakt, że ten skin otrzymał nowy styl, podpowiada nam, że wkrótce może wrócić do sklepu. Recon Expert zawsze był zwykłym skinem ze sklepu, więc nic jej nie powstrzymuje przed powrotem. Pamiętajcie, że jeśli rzeczywiście wróci, to kompletnie straci status rzadkiego skina, więc lepiej zachować w hodowlce na nowe, ładniejsze skiny i co najważniejsze, karnet bojowy. Ja na przykład podziękuję za tego skina. W plikach gry dodano też nową ikonkę zestawu Ninja. To oznacza, że Ninja niedługo wróci do sklepu i będzie można kupić jego cały zestaw w promocyjnej cenie. Dodano też pojedynczą linijkę tekstu, która nawiązuje do nowego ukrytego skina dla Nintendo Switch. Nie znamy jednak jeszcze żadnych szczegółów. Pliki gry zdradziły nam też, że Luselfruit, znany zagraniczny twórca, otrzyma swojego własnego skina oraz emotkę. Poza tym do plików gry dodano kilka nowych skinów, które powinny wejść do sklepu za hodolce. Tak, no mało tych nowych skinów, ale te, które dodano, są bardzo spoko. Co ciekawe, ten skin jest ukryty. Do podglądu na dzień dzisiejszy jest tylko jego ikona. Warte uwagi jest też to, że w plikach gry jest wzmianka o pewnym gifcie, czyli podarunku, który mamy otrzymać od agencji w ramach podziękowania za służbę agencji. Przypuszczam, że to będzie jakiś ekran wczytywania. Okej, to tyle z mojej strony. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.